Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu wymienionego przejścia na pierwszych ulicach Lorientów i Szkoły Powstałej w Paragraf 1. W imieniu pozytywnie projekt wymienionego przejścia na pierwszych Szkole Powstałej nr 32 w ulicy Lorientów i Krakowie zastrzeżenie. Według Rady Gminy projekt powinien przewidywać fizyczne uniemożliwienie parkowania pojazdów bezpośrednio przed planowanym przejściem na pierwszych w się po stronie lewej zgodnie z tym. Paragraf 2. Uchwała przez podjęcia i uzasadnieniem opinii Rady Dzielnicy porównanej z ograniczeniem możliwości parkowania bezpośrednio przed przejściem na pierwszym, mimo iż zakaz pozostawiania pojazdów w okolicy przejścia na pierwszym wynika z przepisów ogólnych kodeksu ruchu drogowego, znając realia, specyfikę miejsca i przyzwyczajenia kierowców, uznajemy najskuteczniejszą formą egzekwowania prawa w dużej wymienionym miejscu, zapewniającą zarazem największe bezpieczeństwo osobom korzystającym z przejścia, w szczególności dzieciom. Montaż słupków, barier lub szykan, nawet się możliwe na przykład przeniesienie istniejącej szkany lub innych rozwiązań technicznych, uznajemy za szczególnie zasadne i sugerujemy na o naniesienie odpowiednich zmian do projektu. Sugerujemy naniesienie tutaj oczywiście. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania o ważny projekt uchwały? To jest przemyślane, to znaczy inaczej, mam tutaj projekt do zapoznania się jest, on wpłynął wczoraj, dlatego komisja nie zaprosiła. Po prostu w tym miejscu... Ale jeszcze raz, bo nie zrozumiałem pytania. Nie chodzi o zidentyfikowanie graficzne. Jest jak najbardziej, proszę sobie tutaj zobaczyć. Już mówię o co chodzi. Przejście, które obecnie istnieje w miejscu dużym, w nowym miejscu, nie jest dla niego wyniesienia, ale projektodawca przewidział jakby tak, że zlikwiduje zwężenie, które obecnie tam istnieje, czy tam szykany, i na jej miejscu jakby buduje wyniesione przejście dla pieszych. Natomiast uważamy, że nie do końca jest to idealne rozwiązanie. Oczywiście wyniesione przejście jest super, tylko że jeżeli nie zabezpieczymy, nie będzie zwężki dalej, to ludzie zaczną stawać przed tym przejściem bezpośrednio przed nim. Tak, czy mam miejsce na plus. Będziemy albo by przepraszam, to muszę... Szanowni Państwo, dodam od siebie, że cały ten projekt został przez radnych wywołany na prośbę dyrekcji szkoły. W momencie, kiedy szukaliśmy rozwiązania, jak to rozwiązać ponownie, dostaliśmy negatywną opinię na postawienie progów zwalniających przed przejściem. To zresztą bywa słuszne. Następnie wymyślono wyniesienie przejścia. W momencie, jak były robione uzgodnienia do tego projektu, okazało się, że to przejście, które dzisiaj istnieje, jest niezgodne, jest źle ulokowane i niezgodne z przepisami, ponieważ jest wprost na wprost wjazdu na teren szkolny. Krótko mówiąc, żadnej zmiany nie pozwolono by zrobić bez przesunięcia przejścia. I teraz, zamiast przesunąć zwężkę i przejście 3,5-metrowe wynieść, wynoszą nam przejście na całej szerokości Królowej Jadwigi i likwidują tą zwężkę. To zaowocuje, że przed zwężką można parkować, a przed przejściem nie można. W związku z czym będziemy mieli stałe wyzwania Straży Miejskiej i problemy z kierowcami. Możemy projekt zobaczyć. Tak, ogląda właśnie Pani Przewodnicząca Komisji. Kto z Państwa jeszcze chce projekt, to proszę oglądać. Jeszcze jakieś pytania? Mamy wątpliwości, czy realizacja wyniesionego przejścia nie pogorszy znacznie warunków drogowych w ulicach Królowej i Jadwigi. Dlatego chcemy zobaczyć projekt. To jest dwie budowy powiatu, także tam osobówki tylko jadą. Nie ma zgody na protokół. Projekt zobaczymy. Proszę, mam jedno pytanie, bo zarówno wyniesione przejścia, jak to wizualizacje są związane z hałasem, bo samochody najeżdżają i zjeżdżają. Czy to było konsultowane z mieszkańcami tam bloku bezpośrednio w tym przejściu, czy? Do bloku jest przynajmniej 60 metrów. A jakie są symptomy? Właśnie kwestii. Jest to inicjatywa Rady Rodziców i Dyrekcji Szkoły. A Państwo podjęli uchwałę o projekcie i wykonaniu tego wyniesienia przejścia na wiosnę? Czy tamtym roku nie przypomnę? To nie jest kwestia na to, czy robić, czy nie, tylko czy zgodnie z projektem. Przeznaczyliście Państwo również pieniądze na to i na ten rok budowy to chcemy zobaczyć. Dlatego sugestia jest jeszcze ewentualnie wymiana projektu. To nie sugestia, bo opinia jest pozytywna. Ponieważ prawdopodobnie i tak wniesione przejście zapewni wzrost bezpieczeństwa na tym przejściu. Natomiast jeśli chodzi o hałas, no to progi zwalniające właśnie z tego względu nie zostały przewidziane w tym miejscu ani w tamtym rejonie. Progi zwalniające po prostu nie odległość między przejściem a skrętem powoduje, że nie można ich zamontować. Dlatego, że to reguluje ustawa standardowymi
ministra infrastruktury o tak roku za nie, od usługi drogi do przejścia i nie wolno jest tak stanowić. Wyniesione przejście jest akceptacja za to. Ja z głowy strzelam to, co pamiętam, wydaje mi się, to było coś koło 40 tysięcy, ale nie poprawię. Ale to był projekt wykonany. No ale to szanowni państwo, nic nie poprawię na to. Myślę, że nie jest 6 tysięcy. Ale to jest
Wykonania. To musicie mieć jakąś świadomość tego, że jeśli to nie pójdzie w tym roku, to i tak te pieniądze przepadną. To nie będzie miejsce, że mamy. Ja przypominam, że my właśnie tu właściwie dyskutowaliśmy nad tym tematem. Teraz tylko przegłosowaliśmy nad projektem, nie nad zasadnością wykonywania tego. Ja drobna uwaga, byśmy się zastanawiali, na czym głosujemy. Sami głosowaliśmy? Nie dziwili się, że... Ja bym tutaj odpowiadał. Ja wstrzymywałem się w tym głosowaniu. Okej, ja nie mówię. Proszę Andrzej Hara. Panie Przewodniczący, składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji. Bardzo cenowo. Zmęczony jestem, nie będę się Moja żona. Przerwanie dyskusji na tym projekcie uchwały. Kto z Państwa jest za przerwaniem dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej zmiany? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że nam uchwała została przyjęta.